kolekta na poniedziałek 5. tygodnia Wielkiego Postu. Boże, Ty z niewysłowioną hojnością napełniasz nas błogosławieństwem. Spraw, abyśmy porzuciwszy złe przyzwyczajenia, rozpoczęli nowe życie i w ten sposób przygotowali się do udziału w chwale niebieskiej. Złe przyzwyczajenia. Chyba wszyscy je mamy. Czasem chodzi o drobne sytuacje, które tylko nieznacznie, szkodliwie wpływają na nasze codzienne życie. Gorzej, jeśli tym przyzwyczajeniem jest ogromna pycha i źle pojęta miłość własna, która nas poważnie ogranicza, bo nie pozwala nam przyjąć łaski. Nie pozwala przyjąć nowej perspektywy w życiu, jaką niesie ze sobą Ewangelia. Mimo że Pan Bóg zawsze przychodzi do człowieka, jak mówi Biblia, Jego słońce wschodzi nad dobrymi i złymi, a deszcz spada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych, bywa, że jesteśmy nieprzemakalni. Dotyczy to nie tylko tych, którzy na co dzień są obojętni religijnie, ale może częściej jest nawet przywarą tych, którzy są bardzo mocno zaangażowani w życie Kościoła. Dlatego Jezus przypomina: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemności.